Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Na moich kolanach jest absolutnie topowy Steve Lukather L4 w wersji takiej z tym topem przepięknym, grubym na froncie i mając do dyspozycji Sterlinga, czyli Music Man by Sterling w tej tańszej odsłonie LK100, również z takim pięknym topem na froncie. Z ciekawości podjąłem się tego, by posłuchać, jak te instrumenty grają, jak one brzmią i jakie możliwości nam dają. Jeżeli chodzi o kształt i manualność, to te instrumenty są bardzo, ale to bardzo zbliżone. Natomiast wiadomo, że wykorzystane materiały nie są tej samej klasy. Natomiast sama grywalność jest tak samo dobra i brzmienie, w zależności od tego, co się Wam podoba, tu słychać, że ta gitara wybrzmiewa inaczej, lepszy sustain, że jednak tutaj to wszystko w tej drogiej gitarce jest dopracowane do granic możliwości, ale w tej również nie mogę się do niczego przyczepić. Faktycznie, chwytając za gryf, który jest idealnie zaolejowany i idealnie wyprofilowany, dotykam to wykończenie. Mam wrażenie, że obcuję oczywiście z bardzo drogim instrumentem, ale kiedy nie miałbym tego instrumentu na kolanach, tylko trzymałbym całą tą gitarę, to myślę, że nie skupiałbym się na aż takich różnicach. Natomiast oba instrumenty brzmią bardzo dobrze. To jest kwestia już teraz zasobności portfela i tego, o jakim instrumencie marzymy i na jaki nas fizycznie stać. Korpus w drogiej gitarze, w tym L4 modelu, wykonany jest z drewna oko ume i ma grubą nakładkę sklonu falistego. Natomiast tutaj mamy korpus wykonany z lipy oraz fornir, który jest również absolutnie topowy. Tutaj to jest jakiś fornir z 5A jak nic. W obu gitarach mostki dwupunktowe tremola. Na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie, natomiast tu już widać, że ustawienie nawet jest inne tego mostu, więc nie ma o czym mówić. Jakość jest zdecydowanie wyższa. Przetworniki w tej gitarze to model HT, czyli nowe rozwiązania, jeżeli chodzi o Musicmana, mają lepiej współpracować ze strunami niklowymi. W tej gitarze natomiast są to przetworniki Sterlinga, ale również posiadają dwa rozwiązania. Pięciopozycyjny przełącznik w obu gitarach i boost tutaj na potencjometrze głośności. Oczywiście potencjometr tonów też posiadają. W obu gitarach szyjki przykręcone są na 5 śrub. Kształt korpusów jest identyczny. Kształt szyjki jest również takie soft V, tutaj w tej gitarze i tutaj również, natomiast tutaj no, wykonanie jest absolutnie top. Tu mamy główkę polakierowaną, reszta jest olejowana, tu mamy chyba satynę na całej długości gryfu. Jeżeli chodzi o radiusz podstrunnicy, to w obu gitarach on wynosi 12 cali. Tu są progi wykończone absolutnie topowo, świecą się niesamowicie i są to progi o niższym profilu i tutaj są również progi o niższym profilu i chyba nawet takim samym. Natomiast widać, że już wykończenie tych progów, mimo że jest świetne, no to nie jest tak dobrze wyprowadzone. Tutaj są takie wręcz kuleczki na krawędziach. Widać, że ktoś poświęcił sporo czasu, żeby idealnie wyprowadzić te progi przy krawędziach. Klucze Schallera w gitarze drogiej, klucze blokowane po prostu, jakieś sterlingowskie, czyli jakieś chińczyki pewnie tutaj zapakowane do tego instrumentu, natomiast również sprawdzają się. No to nie jest tak, że teraz te klucze to jest jakiś absolutny top i one są 7 razy droższe niż te. Absolutnie, te klucze również mają niskie czpienie, trzymają strunę blisko główki, kąt jest odpowiedni, wszystko działa. Zauważyłem, że siodełka są nieco różne, tutaj jest grube siodełko i ono pewnie też ma olbrzymi wpływ na to, jak rezonuje gitara. Tutaj mamy siodełko nieco węższe. Nie wiem, z jakich tworzyw wykonane, bo nie znalazłem informacji na ten temat, ale po prostu posłuchajmy, jak brzmią te gitary. Są przepiękne. Obie. Gdybym miał budżet, to wybrałbym sobie tą niebieską. Wiadomo, gdzieś tam motto w głowie brzmi, że Music Man to klasa sama w sobie, ale jeżeli miałbym ograniczony budżet, a chciałbym Lukathera, to nie zastanawiałbym się i ten model LK100 jest naprawdę świetny i nawet sam się zastanawiałem, czy takiego modelu nie nabyć i sobie na nim przez jakiś czas pograć, bo bardzo mnie ujęła, jak ostatnio jakiś czas temu nagrywałem o tej gitarze test. Pozdrawiam Was serdecznie, subskrybujcie nasz kanał, trzymajcie się, cześć!